Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o pechowym życiu, o zaklętym kręgu niemożliwości, o złej karmie. Na wstępie, to nie jest tak, że masz pecha. To nie jest tak, że coś Cię wsadziło w jakiś zaklęty krąg niemożliwości, w miejsce, z którego nie masz wyjścia. To nie jest tak, że Twoja karma implikuje niepowodzenia. To nieprawda. To nie znaczy, że nie możesz tak tego odczuwać. Możesz tak to odczuwać, ale musisz zdawać sobie sprawę, że w większości przypadków to my sami żeśmy się w taką sytuację wpędzili. Wiesz, kiedyś analizowałem swoje życie, wszystkie niedobre rzeczy, które mi się przytrafiały i stwierdziłem, że większość z nich sam spowodowałem. A skoro sami to zrobiliśmy, to możemy to sami usunąć. Możemy zlikwidować swojego pecha, możemy odwrócić złą karmę, możemy wyrwać się z zaklętego kręgu niemożliwości. Jak to zrobić? Podam Ci parę aspektów tej sprawy dość szybko, krótko, prosto. Mam nadzieję, że przełamiesz. Przełamiesz tą złą pasję. Przede wszystkim złe podejście. Większość z nas ma złe podejście do swoich kłopotów, do swoich problemów, chorób. Nie dosyć, że się na nie zgadzamy, to jeszcze je zasilamy. W jaki sposób? Jeszcze mówię, energia podąża za uwagą. Jeżeli tkwisz na przykład w zaklętym kręgu trudności finansowych, powiedzmy wprost, bieda, czasem nędza. Jak do tego podchodzisz? Cały czas myślisz o tym braku pieniędzy. Cały czas myślisz, na to mi nie starczy, na tamto mi nie starczy. I co? Zasilasz ten brak. Twoja uwaga, twoje całe skupienie skierowane jest nie na to, żeby mieć pieniądze, tylko na brak pieniędzy. Ten brak jest zasilany i zwiększa się. Tu trzeba podejść troszeczkę inaczej. Ciesz się z tych pieniędzy, które masz. Wiem, że to czasami jest zbyt mało, bierzesz wypłatę, od razu myślisz, no nie starczy mi do końca miesiąca, nijak mi nie starczy, co robić, jak? O czym myślisz? Myślisz o braku, a nie o tym, że masz w tej chwili pieniądze. Przez ten czas, kiedy te pieniądze masz, ciesz się tym. Ciesz się pieniędzmi, ciesz się każdym dobrym dopływem, drobnym nawet dopływem pieniędzy. Zwracaj na to uwagę. Jeżeli będziesz zwracać uwagę na dopływ pieniędzy, będziesz zasilać ten dopływ pieniędzy, ten dopływ będzie się zwiększał. Nie wiem, jeżeli na przykład grasz sobie w zdrabkę, wygrałeś 5 zł. O, 5 zł. Ależ mi. Co, okazujesz niezadowolenie z dopływu pieniędzy. To jest tylko 5 zł, ale to jest dopływ pieniędzy. Musisz za ten dopływ nie tylko cieszyć się nim, ale musisz być też wdzięczny. Zobacz, jak to jest, gdybym na przykład poczęstował Cię cukierkiem, a Ty powiesz, co? Jeden cukierek? O Jezu, jaki Ty jesteś chytry. Myślisz, że poczęstuję Cię następnym razem? Nie. Ale jeżeli poczęstuję Cię cukierkiem, a Ty powiesz, dziękuję Ci bardzo, fantastyczny, bardzo smaczny cukierek, dawno tak dobrych nie jadłem. Z przyjemnością dam Ci jeszcze 2, z przyjemnością poczęstuję Cię jeszcze większą ilością. Tak samo jest z życiem, tak samo jest z tą energią, która tutaj przepływa. Jeżeli okazujesz wdzięczność, dostajesz więcej. To samo w zaklętym kręgu choroby. Chorując, zwracamy uwagę na chorobę. Zasilamy ją. Tak jak mówiłem na przykład w moim filmie na temat nowotworów, jeżeli oby tak nigdy nie było, ale zdarzy się, że masz nowotwór, zauważ, jest to tylko kilka procent Twojego ciała, które przykuwa całą Twoją uwagę, które zasilasz swoją uwagą, swoją energią. Zwracaj uwagę na te 90 parę procent, które jest zdrowe. Czy przy chorobie, czy przy braku pieniędzy, czy przy innych problemach, zwracaj uwagę nawet na najdrobniejsze przejawy poprawy. Ciesz się nimi, bądź za nie wdzięczna, wdzięczny. Zasilaj je swoją energią. One będą rosnąć.
będzie lepiej. Następna sprawa. Wiesz, kiedyś pracowałem w takiej sieci marketingu bezpośredniego. No nie jestem to na mój charakter, nie zgadza się z moim wnętrzem, więc mnie bardzo poszło, ale nie żałuję, bo kilku rzeczy fajnych tam się nauczyłem. Między innymi takie proste stwierdzenie. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, musisz coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli chcesz, widzisz, wyrwać się z zaklętego kręgu, musisz przestać poruszać się po tym kręgu. Cały czas większość z nas działa w ten sam sposób, chodzi tymi samymi ścieżkami, na te same pytania odpowiada tymi samymi słowami, działa ciągle według schematów, ciągle tkwimy w tym zaklętym kręgu, poruszamy się po nim, dziwimy się, że z niego nie wychodzimy. Musisz coś zmienić. Jeżeli chcesz, żeby było inaczej, musisz zmienić swoje przyzwyczajenia, zmienić utarte ścieżki. Załóżmy, spotykasz kogoś i zawsze ten sam tekst. Dzień dobry, co tam słychać? A, po staremu. Czy z tego może coś nowego wyniknąć? Nie. Dzień dobry, co tam słychać? A wiesz, wczoraj do mnie dzwoniła ciotka z Poznania. Bardzo ciekawa osoba, była kiedyś profesorem średniowiecznej historii Mozambiku. Czy to coś może zmienić? Może. Nie znaczy, że musi. Ale działając nieschematycznie, mamy szansę na jakąś zmianę. Nie wiem, spróbuj od drobnych rzeczy, bo naprawdę bardzo trudne jest wyjście z tych schematów. Spróbuj pójść inną drogą do pracy. Jeżeli ktoś cię o coś pyta, spróbuj odpowiedzieć niestandardowo, spróbuj odpowiedzieć według tego, co naprawdę myśli. Spróbuj znaleźć luki. Poruszając się w tym zakrętym kręgu, masz zamknięte oczy, jak koń z klapkami. Postaraj się znaleźć luki w tym kręgu. I czy to ma sens, czy według ciebie w tej chwili nie ma, postaraj się z tego kręgu wydostać. Chociaż na chwileczkę. Działaj nieschematycznie. Działaj nie według utartych standardów. Szukaj w życiu, obserwuj to życie. Szukaj paradoksów. Paradoksy są wrotami chaosu, wrotami do równoległych rzeczywistości. Poprzez te paradoksy można wiele zmienić, ale tego, jak to zrobić, to już dowiesz się z innych moich filmów. Nie chcę tego przedłużać, żeby dużo czasu cię nie zabierać. Staraj się działać niestandardowo. To po trochu. Po trochu, powoli, coraz bardziej pozwoli dostrzec ci nowe możliwości. Pozwoli wyrwać się z zaklętego kręgu, niezależnie czy to jest zaklęty krąg choroby, zaklęty krąg niedostatku, zaklęty krąg uzależnień, czy jakikolwiek inny zaklęty krąg. Większość ludzi jest zamkniętych w swoich schematach. Ty działaj inaczej. Wyrwij się z tych schematów. Do tego kolejna rzecz, nie przestanę o tym mówić do znudzenia, oddychanie. Jeżeli jeszcze nie znasz tego filmu, obejrzyj mój film pod tytułem Magiczne oddychanie. Nie będę ci go tu teraz streszczać. W każdym razie, co ważne, oddychanie głębokie, pełne oddychanie. Już sposoby oddychania poznasz na tamtym filmie, natomiast tutaj wstępnie. Oddychaj pełnymi płucami i głęboko. Wbrew pozorom, to nie tylko jest dobre dla zdrowia, to również rozjaśnia umysł, pozwala dostrzegać nowe możliwości. Może wydać się to dziwnym, ale to jest naprawdę ważne. Trzy takie podstawowe elementy, o których ci powiedziałem. Pamiętaj, nie ma pechowego życia, nie ma zaklętych kręgów, nie ma złej karmy. To wszystko można zmienić, ale ty musisz to zmienić. Musisz podjąć działanie. Tutaj odwołam się do jednego z komentarzy pod moimi filmami. Ktoś kiedyś mi napisał: ludzie, po co wam to wszystko, idźcie do kościoła. Tak, tak, jeżeli wierzysz w Boga, idź do kościoła. Jeżeli jesteś muzułmanką, muzułmaninem, idź do meczetu, idź do synagogi, idź na spotkanie grupy zielonej energii. Nieważne, jak najbardziej. Módl się do swojego Boga. Energii, w którą wierzysz z całych swoich sił. Módl
módl się tak, jakby wszystko od tego Boga zależało, ale działaj. Działaj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Widzisz, ta energia, jakkolwiek ją nie nazwiesz, w cokolwiek nie wierzysz, bardzo, bardzo chce i bardzo lubi nam pomagać. Ale nie robić za nas. Ty musisz podjąć działanie, Ty musisz podjąć wysiłek, musisz przerwać złą passę, wyrwać się z zaklętego kręgu, zniszczyć pecha, musisz zacząć działać. Energia z zewnątrz Ci pomoże, ale działanie należy do Ciebie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Życzę Ci, żeby Ci się udało. Dziękuję na dziś. Do zobaczenia.